29 września Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie świętowała dzień swojego patrona. Tego dnia po raz pierwszy odbyło się również pasowanie uczniów. Witam bardzo serdecznie w murach naszej Szkoły Cieszyńskiej Dwójki wszystkich zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj publicznie, bo okazja ku temu jest niemała dzień patrona. Zastanawialiśmy się, czy współczesnej szkole potrzebny jest patron. Czy tworzenie tradycji związanej z patronem jest potrzebne i czy może dać jakieś pozytywne efekty? I stwierdziliśmy wtedy, że tak. Zdecydowanie wzbogacona została tradycja i obrzędowość szkoły, co możemy zobaczyć. Promujemy wartości i ideały związane z kulturą, historią, tradycją naszej ziemi, cieszyńskiej ziemi, naszych korzeni i naszej ojczyzny. Nasze środowisko szkolne może jeszcze bardziej się zjednoczyć przy organizacji imprez związanych z patronem. Zaledwie 4 lata temu odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole, 4 pułku strzelców podhalańskich. Kolejnym etapem budowania naszej tożsamości było nadanie sztandaru, ponieważ posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy i szkolnej i atrybut szkolnej tradycji. Szkoła to miejsce nie tylko nauki i nawiązywania relacji z rówieśnikami, ale też kształtowania postaw oraz zasad postępowania w różnych miejscach i okolicznościach. To również miejsce, gdzie uczniowie poznają, czym jest patriotyzm, szacunek dla ojczyzny, poszanowanie tradycji, a także duma ze swojej przynależności narodowej. Ponieważ nasz patron jest zbiorowy, postanowiliśmy co roku przybliżyć społeczności szkolnej i wspominać jednego z naszych podhalańskich bohaterów. I tak też czynimy dzisiaj. W tym roku przedstawiamy sylwetkę jednego z żołnierzy 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Jest nim Tadeusz Pallone, kapitan i dowódca zwiadu konnego 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie Podhalańczyk. Od 2019 roku nasza szkoła nosi zaszczytne imię 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. To ważne, aby pamiętać o takich bohaterach, ponieważ dzięki nim możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. To ich odwaga, poświęcenie, miłość do kraju kształtują naszą historię. Dlatego świętujemy Dzień Patrona 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, aby z dumą patrzeć w przeszłość i marzyć o lepszej przyszłości. 5 lat temu wprowadziliśmy również zwyczaj honorowania specjalną statuetką wybitne postaci, które zapisały się na kartach naszej szkoły. Taką statuetkę otrzymały już m.in. pani dyrektor Teresa Gatuś, a dziś z zaszczytem moim będzie wręczyć ją pani Halinie Jarosie, którą zapraszam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego.pl Marta Szymon.